Dobry wieczór, już jesteśmy, szanowni państwo. W pierwszej kolejności serdeczne podziękowania dla wszystkich administratorów grup zamkniętych, którzy wpuszczają nas do swoich grup, żeby poszerzać wiedzę. Serdecznie wam dziękuję, drodzy administratorzy, że budujecie razem z nami tą właśnie cenną wiedzę. W drugiej kolejności dziękuję Gedeon Richter za wsparcie naszej inicjatywy. No i dzięki temu mogliśmy również zaprosić naszego wspaniałego gościa, którego zaraz przedstawię. Szanowni państwo, bardzo ważny temat. Problem, o którym dziś będziemy właśnie rozmawiać, dotyczy wielu par starających się o dziecko. Zdarza się bowiem, że mimo uzyskania dobrze rokującego zarodka podczas in vitro, nie udaje się utrzymać ciąży. To duże rozczarowanie, a jednocześnie pytanie, dlaczego tak się stało. Czy na etapie przygotowania do procedury nie ma żadnych badań, które mogłyby wskazać na możliwość problemów ze zdiagnozowaniem, ze zagnieżdżeniem się zarodka, a tym samym wyeliminowanie czynników utrudniającego powodzenie in vitro? Co dalej w takim razie, jeśli przyczyną niepowodzenia jest problem z implantacją? Na te i inne pytania odpowie właśnie dziś mój wspaniały specjalista, ginekolog, położnik, ceniony specjalista leczenia niepłodności, a także kierownik Centrum Medycyny Rozrodu ADWiMED, doktor nauk medycznych Bartosz Chrostowski. I już w tym momencie wpuszczam naszego wspaniałego gościa. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Pani Sylwio, pani mnie zawstydza zawsze tym wprowadzeniem. Zawstydza. Dobrze, nic nie widać. Nie zaczerwienił się pan, nic nie widać, a my nic nie mówimy. Panie doktorze, cieszę się, że po raz kolejny się udało nam spotkać. Pana live zawsze cieszą się bardzo dużym powodzeniem i oglądalnością, więc wiem, że dzisiaj ma pan też dla nas krótką prezentację. Krótką, ale bardzo ważną. W pigułce. Tak, właśnie chciałem w takiej pigułce przedstawić to, jak wygląda implantacja, z czego się składa, jakie są czynniki, które mogą jej zagrażać, żebyśmy potem mogli rozmawiać o tych wszystkich rzeczach, które tutaj widzę, panie nurtują, bo już parę pytań się pojawiło, także ja je w międzyczasie przeczytałem. Ale zacząłbym od tej prezentacji, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w czym się będziemy obracać, w jakim etapie całego tego procesu. Jak najbardziej. Szanowne panie, zostawiajcie tak jak zawsze właśnie pytania w komentarzach. Ja będę je zbierać cały czas podczas trwania prezentacji pana doktora. No dobrze, panie doktorze, to ja już pokazuję prezentację. Ja oczywiście znikam, dobrze? Będę pana cały czas obserwować i widzieć i słyszeć i proszę teraz już zrobić pokaz slajdów. No i właśnie, a ja znikam w takim razie, bo już jestem niepotrzebna. No jak to pani jest niepotrzebna? Dobrze, ja zacznę od tych... Wrócę. Zacznę od tych paru słów na temat implantacji, żebyśmy wszyscy zobaczyli właśnie, jak bardzo ten proces jest złożony, od ilu czynników zależy. Sama implantacja to jest moment, kiedy zarodek zagnieżdża się w błonie śluzowej macicy. On się składa z kilku etapów i każdy z tych etapów jest bardzo ważny, bo jeżeli którykolwiek z nich nie nastąpi, no to nie ma dalszego ciągu, czyli ten zarodek dalej nie będzie się zagnieżdżał. Blastocysta, która ma się zagnieździć w endometrium, właściwie już wtedy doczesnej, musi wykluć się ze swojej osłonki. To jest pierwszy etap, który Państwo widzicie tutaj w tej wersji angielskojęzycznej jako hatching, czyli wylęganie. I od tego momentu zaczyna się rozmowa między zarodkiem a błoną śluzową. Zarodki wysyłają sygnały w postaci różnego rodzaju substancji aktywnych, wysyłają również takie mikropęcherzyki, wypełnione własnym DNA, wypełnione substancjami, które wpływają na układ odpornościowy matki, żeby błona śluzowa rozpoznała zarodek i zaczęła się do tego przygotowywać. Drugim etapem jest zetknięcie się zarodka z błoną śluzową i to następuje poprzez różnego rodzaju białka, które znajdują się na powierzchni zarodka. One mają oczywiście swoje bardzo specyficzne nazwy. Z drugiej strony pojawiają się również białka takie adhezyjne, przyciągające ten zarodek na powierzchni błony śluzowej. I dalej trwa rozmowa, czyli dalej zarodek bombarduje błonę śluzową swoimi informacjami, że to on, że to nie jest żadna infekcja, że on nie jest niczym zagrażającym, tak żeby uśpić układ odpornościowy. I z drugiej strony błona śluzowa również wysyła do niego sygnały w postaci również różnych substancji czynnych, które wskazują, że to jest właśnie to miejsce, które jest najlepsze do zagnieżdżenia się. I kiedy ta rozmowa jest taka, jak powinna, dochodzi do przygnięcia zarodka do błony śluzowej i wtedy zaczyna się taki atak tego zarodka na błonę śluzową, już wtedy nie jest taki miły, zaczyna wysyłać różnego rodzaju enzymy, które nadtrawiają błonę śluzową
i komórki zarodka zaczynają penetrować w głąb błony śluzowej, żeby się w niej zakorzenić, żeby się w niej zagnieździć. I oczywiście na każdy z tych etapów mogą wpływać niekorzystnie różne czynniki. Kiedy ta implantacja następuje? Następuje w tak zwanym okienku implantacyjnym. Jest to bardzo dobrze, bardzo trafna nazwa na ten moment, ponieważ oznacza pewien przedział czasowy w każdym cyklu, kiedy błona śluzowa jest najlepiej przygotowana do tego, żeby zarodka przyjąć. Najczęściej to jest między 6 a 9 dni po jajeczkowaniu. U większości kobiet jest tak, że jest to w miarę stała granica. To znaczy zwykle u tej samej kobiety okienko implantacyjne jest właśnie w tym określonym 6 na przykład dniu lub 7. Zdarzają się jednak takie sytuacje, kiedy zmienia się to może nie z cyklu na cykl, ale powiedzmy w przeciągu kilkunastu miesięcy, to okienko implantacyjne może się przesuwać w kierunku 9 dni albo w kierunku 6 dni. Do tego, żeby to okienko rozpoznać, służą oczywiście różnego rodzaju testy, które niedawno się pojawiły, które możemy zastosować, aczkolwiek uważa się w ten sposób, że jeżeli implantacja ma nastąpić między 6 a 9 dniu, to w tym okresie ta receptywność endometrium, czy receptywność błony śluzowej jest największa. I od czego to zależy? Przygotowanie błony śluzowej zależy od hormonów, czyli od tego wszystkiego, co się hormonalnie dzieje w cyklu, czy to naturalnym, czy stymulowanym, czy w sztucznym przygotowującym do transferu zarodka. Pierwszy etap to jest właściwe przygotowanie błony śluzowej. Jeżeli to nie nastąpi właściwie, jeżeli gra hormonów jest niewłaściwa, to endometrium będzie nieprzygotowane i zarodek nawet najlepszy się nie zagnieści. Czyli jakby przygotowanie hormonalne, odpowiednia gospodarka hormonalna jest tym takim warunkiem podstawowym. Bez niego nie ma dalszego ciągu. Drugi etap, znaczy drugi czynnik, to jest sam zarodek. Czyli tak, zarodek musi rozwinąć się do etapu blastocysty. Wiemy, że tylko pewna część zarodków, między 30 a 50%, rozwija się do etapu blastocysty. Ta blastocysta musi być na tyle silna, żeby się wylęgnąć, czyli zrobić dziurkę w osłonce, wylęgnąć się na zewnątrz, podjąć tą właściwą, prawidłową rozmowę z endometrium, czyli musi być pod każdym względem prawidłowo rozwinięty ten zarodek. Te sygnały, które wysyła, muszą być prawidłowo odczytane. Musi być genetycznie prawidłowy. Większość zarodków, które ma nieprawidłowy skład chromosomowy, w ogóle nie potrafi się zagnieździć. Część z nich się zagnieździ, takie na przykład, które są potem stwierdzane w trisomiach czy w ciążach, które ulegają poronieniu, ale około 80% zarodków, które ma taki nieprawidłowy kariotyp, w ogóle nie dojdzie do zagnieżdżenia w przypadku tych zarodków, bo właśnie one nie są przygotowane do tej odpowiedniej rozmowy z endometrium, nie mają odpowiedniego potencjału rozwojowego, żeby się dalej rozwijać. W pewnym sensie jest to taki wentyl bezpieczeństwa natury, która zabezpiecza, żeby nie rozwijały się właśnie takie nieprawidłowe ciąże, które stanowiłyby zagrożenie dla matki. Zarodek musi mieć odpowiednią ilość i jakość mitochondrialnego DNA. To jest znalezisko dość niedawne, mniej więcej od 2 lat prace nad mitochondrialnym DNA w zarodkach są coraz bardziej zaawansowane i wiemy już, że jeżeli to mitochondrialne DNA jest uszkodzone, to zarodek nie ma wystarczających zasobów energetycznych. Nawet jeżeli ma prawidłowy kariotyp, jeżeli ma prawidłową liczbę chromosomów, odpowiednio nie ma żadnych wad genetycznych tego typu, to jeżeli materiał w postaci mitochondrialnego DNA jest niewystarczający, to taki zarodek również się nie zagnieści. I to jest taka sytuacja, kiedy w przypadku programu in vitro jest wykonywana diagnostyka przedimplantacyjna, czyli sprawdzany jest kariotyp, sprawdzane są chromosomy, no i nie każdy taki zarodek się przyjmuje. Przyjmuje się około 70 do 80% zarodków, które mają prawidłowy kariotyp. Te, które się nie przyjmują wówczas, uważa się, że najprawdopodobniej mają nieprawidłowe mitochondrialne DNA. Macica. Musi być prawidłowa jama macicy, bo to zapewnia prawidłowe ukrwienie i prawidłowy rozwój endometrium. Wszystkie wady macicy, typu macica jednorożna, typu macica przegrodzona, wzrosty w jamie macicy, będą upośledzać błonę śluzową i ona nie będzie zdolna do rozmowy nawet z prawidłowym zarodkiem. Szansa na implantację takiego zarodka jest mała. Nawet jeżeli zarodek się zaimplantuje na przykład na przegrodzie macicy, to ponieważ ona jest niewydolna pod względem tego, żeby go właściwie odżywiać,
no to taki zarodek najczęściej obumiera i albo daje na przykład ciążę biochemiczną, albo daje ciążę, która się potem niestety obumiera i roni. No w każdym razie tego typu rzeczy powinny być wykryte wcześniej przed programem in vitro i odpowiednio leczone. Adenomioza to również jest schorzenie macicy, którego znaczenie wzrasta coraz bardziej w miarę tego, jak kobiety w coraz starszym wieku zachodzą w ciążę, ponieważ adenomioza jest związana z wiekiem. Im kobieta ma więcej lat, tym większe ryzyko wystąpienia adenomiozy i adenomioza upośledza implantację poprzez to, że endometrium wówczas najczęściej jest cienkie, niewłaściwie odżywione, ma niewłaściwe ukrwienie. Adenomioza powoduje również stan zapalny pod śluzówką macicy, który również wpływa niekorzystnie na implantację. Skurcze macicy w okresie okołoimplantacyjnym. Najczęściej dotyczy to cyklów sztucznych, wówczas kiedy są przygotowane, macica jest przygotowywana do transferu rozmnożonego zarodka. I to również powinno zostać wychwycone w USG przed transferem. My wykonujemy zawsze badanie ultrasonograficzne przed transferem, żeby sprawdzić, czy skurczy macicy nie ma nadmiernych. Jeżeli takowe są, można stosować oczywiście leki, które te skurcze zmniejszają. Przy czym mówimy tutaj o skurczach macicy, które następują w momencie, kiedy jest transfer zarodka lub wkrótce po nim. Najczęściej one są wbrew pozorom nieodczuwalne przez kobietę. My je widzimy na USG, wiemy, które są niebezpieczne, natomiast najczęściej te skurcze są nieodczuwalne przez kobietę. Bóle, które się odczuwa 2-3 dni po transferze, to nie są te skurcze macicy, które powodują na przykład usunięcie zarodka poza macicę. Najczęściej te bóle, które pojawiają się po jakimś czasie od transferu, to są bóle związane z więzadłami. Rzadko kiedy jest to rzeczywiście skurcz macicy. Stany zapalne. Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, ostre, chlamydiowe, ureaplazma, mykoplazma, z racji tego, że w samej jamie macicy będzie niewłaściwe środowisko, w części zabójcze dla zarodka, będą powodowały, że zarodek może się nie zaimplantować. Ale również stany zapalne przewlekłe, takie, które są po prawie wyleczonych czy zaleczonych stanach zapalnych ostrych, czasami nawet sprzed wielu lat, w błonie śluzowej macicy mogą utrzymywać się nacieki zapalne z komórek zapalnych i to również będzie bardzo niekorzystnie wpływać na szanse implantacji. Endometrioza poprzez to, że powoduje stan zapalny w jajowodach i może przez to powodować stan zapalny również w śluzówce macicy i wodniaki jajowodów. Wodniaki jajowodów pozwoliłem sobie tutaj umieścić, dlatego że również jest to zjawisko, które jest dosyć częste. To jest wodniakiem nazywamy taki poszerzony, zniszczony przez stan zapalny jajowód, w którym gromadzi się płyn. Ten płyn jest zapalny, toksyczny jest dla zarodka i on od czasu do czasu przedostaje się do jamy macicy. Czasami daje objawy w postaci takich wodnistych upławów, czasami brunatno podbarwionych. I on, ten płyn, no niestety powoduje, że taki zarodek, który znajdzie się w jego działaniu, najczęściej obumiera, nawet jeżeli już jest jakoś zaimplantowany, to może obumrzeć, może dojść do poronienia takiej ciąży. I jedyną możliwością leczenia wodniaków jest usunięcie takiego jajowodu w całości. Żadna plastyka, żadne próby nacinania tych wodniaków nie mają sensu, dlatego że on zaraz potem wraca. Także znalezienie takiego wodniaka jest wskazaniem do tego, żeby w całości taki jajowód usunąć, trochę tak jak usuwa się zepsutego zęba. Wodniaki mogą powstawać po stanach zapalnych, przydatków, po zapaleniach jajników, po zapaleniach przydatków. Mogą powstawać w wyniku wzrostów i obecności ognisk endometriozy. Mogą być również niestety taką przykrą pamiątką po wcześniejszych zabiegach operacyjnych. No i wreszcie to, co jest najbardziej takie medialne i bardzo często poruszane w różnych rozmowach, czyli immunologia. Bo oczywiście w momencie, kiedy zarodek zaczyna się wgryzać, mówiąc w cudzysłowie, błonę śluzową macicy, no musi być właściwe przygotowanie organizmu matki do tego, żeby tego zarodka nie odrzucić, żeby go nie zaatakować, tak jak układ odpornościowy zaatakowałby infekcję bakteryjną, wirusową, każdą inną. W związku z tym ta wcześniejsza rozmowa, o której mówiłem, czyli ta wymiana sygnałów między zarodkiem a błoną śluzową, ma na celu przygotowanie układu odpornościowego matki, że oto zbliża się przyjaciel, czyli zbliża się zarodek, którego nie należy niszczyć. I ta rozmowa powoduje, że
zaczynają odpowiednio zachowywać się komórki układu immunologicznego w endometrium. Dotyczy to głównie komórek macicznych NK, które w przeciwieństwie do komórek NK w krwi obwodowej nie są cytotoksyczne, czyli one nie pełnią funkcji niszczącej wobec zbliżającego się przeciwnika, ale regulatorowo. W pewnym sensie możemy to diagnozować, badać, badając na przykład genotyp KIR, czyli obecność odpowiednich receptorów na tych komórkach, czy one są właściwe, czy będą właściwie reagować z antygenami zgodności tkankowej pochodzących od ojca, które będą znajdować się na zarodkach. Drugą sprawą jest odpowiednie przestrojenie układu odpornościowego matki w kierunku tak zwanej odpowiedzi TH2, czyli właśnie takiej tolerancji immunologicznej. Tutaj ogromną rolę pełnią również komórki te regulatorowe. No i w związku z tym w wyniku działania tych wszystkich układów nie ma aktywności cytotoksycznej odpowiednich limfocytów i komórek obwodowych NK. To tak oczywiście w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie. I w takich warunkach zarodek ma możliwość się zagnieździć i dochodzi do właściwego rozwoju ciąży. Który z tych czynników jest decydujący? W zdecydowanej większości decydujący jest czynnik genetyczny. Wiąże się to z tym, że większość zarodków, jakie powstaje w naturze czy powstaje w laboratorium, będzie nieprawidłowa z założenia. Niestety ludzka płodność jest dość ułomna. Powstające zarodki w większości mają różnego rodzaju zaburzenia genetyczne. Ewolucja sobie poradziła z tym w ten sposób, że u człowieka możliwość zajścia w ciąży jest co miesiąc, a nie jak u większości ssaków raz na rok. Właśnie dlatego, że są bardzo duże straty, jeśli chodzi o prawidłowości genetyczne w zarodkach. I to dotyczy głównie nieprawidłowości związanych z nieprawidłową liczbą chromosom. Pozostałe zaburzenia genetyczne to jest około 10-15% przyczyn zaburzeń implantacji, to związane głównie z mitochondrialnym DNA. Czynniki maciczne, czyli te wszystkie zapalenia, czyli wady macicy, endometrioza, adenomioza, to jest 5-10%. Czynniki immunologiczne natomiast to około 10-15%. Być może ta ostatnia pozycja będzie się zwiększać z czasem w związku z zwiększającą się ilością chorób z autoagresji, co z kolei najprawdopodobniej jest efektem wzrastającego zanieczyszczenia środowiska, głównie pestycydami. No i bardzo dziękuję. To ja skończyłem. Trochę wstęp mi wyszedł za długi chyba. A wcale nie za długi, wcale nie za długi. Myślę, że w sam raz. Ja się też napracowałam, bo tych pytań strasznie dużo przybywa, bardzo, bardzo. I teraz się tylko zastanawiam, czy zacząć od swoich pytań, czy lepiej, żeby po prostu wziąć te pytania, które nam wyskakują po prawej stronie, bo jest ich strasznie bardzo dużo. I może chyba jednak zacznę od pytań tutaj, bo panie po prostu mają tutaj wysyp i jest lawina, i żebyśmy tak zdążyli i też zaspokoili tutaj też naszych wszystkich oglądające osoby. To może jednak zacznę od tej naszej tutaj tabeleczki, gdzie wskakują te pytania, a nie w tą stronę, a w tą stronę, tak. Tak jest lepiej. Pierwsze pytania gdzieś mi umknęły. Spróbuję je potem tam do nich się dokopać, że tak powiem. Ale pytanie, które pierwsze mi się udało zgarnąć, jest od pani Małgorzaty. Od samej góry, jak pan sobie tam... Też jest pani Małgorzata W. O, jest. O, ja już pokażę też to pytanie, żeby wszyscy państwo też słyszeli. I przeczytam. Witam doktora Pai w wersji homozygoty. Jakie kroki przy transferze? No i tu jest taka troszeczkę kontrowersyjna sprawa, dlatego że mutacje inhibitora, aktywatora plazminogenu nie są w kanonie tak zwanych trombofilii, czyli nie jest jednoznacznie powiedziane, że stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego przyniesie tutaj jakąś korzyść, bo nie jest to tak jak w przypadku zespołu antyfosfolipidowego, ten mechanizm powstawania ewentualnych powikłań zakrzepowych jest zupełnie inny. Więc nie jest to na przykład wskazanie do refundacji leczenia przeciwzakrzepowego. Gdyby to ode mnie zależało, to zastosowałbym leczenie heparyną na zasadzie na wszelki wypadek, bo nie ma tutaj leczenia takiego przyczynowego, które jest jednoznacznie udowodnione, że jest prawidłowe i że zadziała po prostu. Natomiast na zasadzie takiej, żeby no, zrobić cokolwiek, co możemy, to zastosowałbym heparynę.
Ale tak jak mówię, to już jest decyzja indywidualna lekarza, dlatego że jest to poza wskazaniami zarejestrowanymi. No i nie znajduje się to leczenie w rekomendacji. Pamiętajcie, drogie panie, że to, co mówi pan doktor teraz, w tym momencie, to nie jest porada medyczna. Absolutnie nie. To jest jakaś wskazówka, tak, co należy gdzie i dalej z tym zrobić, ale to nie jest porada medyczna. Kolejne pytanko. Czy po transferze zarodka powinno badać się poziom estradiolu? Czy niski estradiol w 8 dniu po transferze 3-dniowego zarodka przekreśla szansę na ciążę? To bardzo zależy od tego, w jakim schemacie się ten transfer wykonuje. Ponieważ no, w cyklu, jeżeli transfer zarodka jest w cyklu zaraz po stymulacji, no, to ten estradiol raczej zawsze będzie wysoki, bo no, to jest wymuszone przebytą stymulacją. Myślę, że pani chyba chodzi, tak zgaduję, bardziej o transfer w cyklu sztucznym i wtedy, kiedy transferuje się rozmrożonego zarodka. I tutaj generalnie ma znaczenie, jaki ten estradiol był w momencie transferu lub w momencie, kiedy był włączany progesteron. I jeżeli on wtedy był niski, to niedobrze. Więc to trudno mi powiedzieć tutaj akurat, o jaką konkretnie sytuację chodzi, bo nie wiem, czy to była, chodzi o cykl, w którym się podaje estradiol, czy właśnie jakiś inny. Ale największe znaczenie ten estradiol miałby w momencie, kiedy włącza się progesteron, czy w momencie, kiedy robi się transfer. Więc tutaj to by miało jakieś znaczenie. Mm-hmm. Może być tak, że był wcześniej niski, więc potem też jest niski. Niezmiennie. No dobra, kolejne pytanie. Zanim kolejne pytanie, tak sobie zerkam tutaj jeszcze z boku na swój telefon. Widzę, że panowie nawet dołączają, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Panowie też możecie zadawać swoje pytania. Jak najbardziej tak. No dobra, kolejne pytanie. 3 transfery zdrowych zarodków badanych PGD. Transfery nieudane, mimo kardu, atosibanu, receptywność badana i ok. Co jeszcze można zrobić? Wcześniej 3 ciąże naturalne, poronione niestety, ale do implantacji dochodziło, po transferach beta nie drgnęła. Możemy coś jeszcze doradzić tutaj? Pewnie była wykonywana histeroskopia, jeżeli pani ma taką długą historię za sobą. Ale trzeba by się było zastanowić, czy był badany wycinek w kierunku obecności komórek plazmatycznych, czyli w kierunku przewlekłego stanu zapalnego. Bo jeżeli pani wcześniej miała 3 poronienia, to po tych poronieniach mógł się zrobić stan zapalny przewlekły w endometrium. I to może być na przykład taka przyczyna. No tak oczywiście tylko przypuszczam. No być może to badanie było robione. Jeżeli to było robione i zostało wykluczony również stan zapalny przewlekły, no to albo to były związane zaburzenia na przykład z mitochondrialnym DNA, albo może trzeba by było jeszcze właśnie wykluczyć, czy na przykład genotyp KIR jest prawidłowy. Bo przy nieprawidłowym zestawieniu genotypu KIR i antygenów zgodności tkankowej u partnera, no może dochodzić tak, że właśnie do ciąży nie dochodzi, mogą być ciąże biochemiczne, mogą być poronienia. Czasami udaje się również uzyskać ciążę donoszoną, ale szukałbym chyba w tym kierunku. To można zrobić. I jeśli oczywiście receptywność była oceniana w teście jakimś tego typu jak ERA. No ale to już pani musi sobie sprawdzić. No dobrze, tutaj też wpadło pytanie bardzo, które ostatnio tak bardzo właśnie dziewczyny często o tym mówią, EmbryoGlu, panie doktorze, czy ono pomaga w implantacji? Czy są jakieś dowody, że ono w ogóle pomaga? Z EmbryoGlu jest kłopot, dlatego że badania, te, które są najbardziej za stosowaniem tego preparatu, pochodzą od badań, które były sponsorowane przez producenta. Więc tak do końca, na pewno nie jest tak, że EmbryoGlu pomaga każdej kobiecie i w każdym przypadku. Myślę, że EmbryoGlu raczej to jest taki dodatek, który można zastosować, jeżeli poprzednie transfery się nie udawały. I ja moim pacjentkom raczej nie proponuję EmbryoGlu przy pierwszym, drugim transferze. Raczej jeżeli są niepowodzenia kolejne, no to wtedy na zasadzie takiej, że robimy już wtedy wszystko, co możemy, żeby się udało.
Ale nie jest tak, że są jakieś przełomowe badania, że to jest, jeżeli się zastosuje embrioglu, to się uda, a jak się nie zastosuje, to się nie uda. To jest raczej poprawa rzędu kilku, kilkunastu procent. Panie doktorze, ciąże biochemiczne są też często, więc też pytanie od pani o ciążę biochemiczną. Ciąża biochemiczna po IVF z betą rzędu 5-10 w okolicach 10 dnia po transferze. Co jeszcze zbadać oprócz immunologii? Co by pan zalecał, żeby zbadać? I się doszukiwać, że te ciąże biochemiczne powstają? To nie do końca jest ciąża biochemiczna, jeżeli to jest 5. Bo tak naprawdę ciążę biochemiczną według takich standardów międzynarodowych rozpoznaje się od 50. Przy bardziej takich, powiedzmy, kryteriach, no takich bardziej dla pacjenta, no to powiedzmy powyżej 20 można uznać betę za ciążę biochemiczną. Jeżeli beta w 10 dniu po transferze jest 5-10, to znaczy, że najprawdopodobniej taka blastocysta nie uległa zagnieżdżeniu, że ona żyła przez kilka dni w jamie macicy, bo taka blastocysta wydziela beta HCG, ale najprawdopodobniej na etapie implantacji doszło do jakiegoś zaburzenia. Myślę, że trzeba by było rozważyć diagnostykę przedimplantacyjną, no bo najczęstsze przyczyny to są jednak związane z genetyką. I wtedy, jeżeli taki transfer się nie powiedzie, no to tak naprawdę wtedy można szukać przyczyn immunologicznych. Ale też trzeba by było dokładnie wiedzieć, jaka jest sytuacja, bo to, o czym mówiłem wcześniej, cała ta moja prezentacja miała na celu to, żeby pokazać, jak wiele jest tych czynników, które mogą na to wpływać. U każdej kobiety to jest bardzo indywidualna sprawa, może być kwestia właśnie wykluczenia wszystkich stanów zapalnych, tego typu rzeczy, dokładniejszej diagnostyki jakiejś obrazowej i być może wtedy właśnie wyjdzie, czasami wychodzi bardzo taka prosta przyczyna tych rzeczy, to nie zawsze jest immunologia. Teraz zadam takie pytanie, niestety go nie przekroję, bo mi uciekło, ale widziałam, jak skoczyło i się ucieszyłam, bo zaraz to było po komunikacie, że panowie też mogą zadawać pytania. Jest to takie pytanie od pana Grzegorza. Panie doktorze, po wcześniejszych poronieniach i wadach rozwojowych, czy jest szansa na prawidłową ciążę poprzez in vitro? No to zależy, jaka była przyczyna tych poronień i wad wrodzonych. Jeżeli to jest kwestia nosicielstwa jakiejś na przykład translokacji przez któregoś z partnerów, to oczywiście, że tak. Można zrobić diagnostykę przedimplantacyjną i wybrać te zarodki, które są takiej wady pozbawione i te przygotować do transferu. Najczęściej wady rozwojowe są związane w jakiś sposób z genetyką, więc tutaj musiałby się genetyk wypowiedzieć w Państwa sytuacji, czy jest w stanie zidentyfikować ten problem z punktu widzenia genetycznego. Jeżeli problem z punktu widzenia genetycznego jest zidentyfikowany, to my go możemy znaleźć w zarodkach i po prostu wybrać te zarodki, które go nie mają. Takie pytanko krótkie. Czy mutacja MTHFR i PAI mają duży wpływ na implantację? Nie. Najprawdopodobniej żadnego. Ale jedno i drugie? Tak. Dobra. A takie pytanko, tu się pani pyta. Czy podwyższone komórki NK, u mnie 32,5%, mają wpływ na implantację i czy mogą prowadzić do ciąży biochemicznej? Rozumiem, że chodzi o komórki obwodowe NK. Bardzo istotne jest przy badaniu komórek NK, w jakim dniu cyklu się to robi, dlatego że te wszystkie badania immunologiczne, które są no, powszechne, popularne, wiele osób je robi, one muszą być robione w określonych dniach cyklu. U kobiety odporność komórkowa, odporność w ogóle, układ odpornościowy bardzo się zmienia razem z cyklem. W okresie okienka implantacyjnego jest ten okres właśnie takiej tolerancji immunologicznej spowodowanej działaniem wysokich stężeń progesteronu. Czyli jeżeli te komórki NK są badane w okienku implantacyjnym przy wysokich stężeniach progesteronu, bo to też jest ważne, że jeżeli jest niski poziom progesteronu, to wynik będzie zaburzony i są podwyższone, no to tak. Są prace, które mówią, że może to zwiększać ryzyko wczesnych poronień, w tym może zwiększać ryzyko ciąży biochemicznej. Są próby stosowania na przykład intralipidów w takich sytuacjach. Bo oczywiście musiałby się immunolog dokładnie wypowiedzieć na ten temat, ale taka moja sugestia, że można by było to wtedy rozważyć. A czy insulinooporność ma wpływ na zagnieżdżanie się zarodka?
Insulinooporność może mieć wpływ na jakość komórek jajowych, w związku z czym może mieć wpływ na jakość zarodka. I z tego powodu może wpływać na trudniejszą implantację. Insulinooporność jest związana często też z zespołem PCO, czyli na przykład wysokimi poziomami androgenów, które też mogą zaburzać dojrzewanie endometrium i prowadzić tak zwanego doczesnowienia endometrium, czyli też to endometrium nie będzie przygotowane idealnie, tak jak powinno na przyjęcie zarodka. Więc tak, pośrednio tak może mieć. Panie doktorze, no właśnie panie często upatrują też tutaj dużą szansę i nadzieję w skreczingu endometrium. Jakie są wskazania do przeprowadzenia takiego skreczingu? Skreczing jest takim trochę działaniem na ślepo, bo my dokładnie nie wiemy, u której pacjentki jest sens go zastosować, u jakiej nie. Nie ma badań ani testów, które mogłyby nam to ułatwić. Natomiast dowiedzione jest to, że rzeczywiście zastosowanie skreczingu może zwiększać szanse na ciążę, jeżeli były wcześniejsze niepowodzenia transferu. Czyli skreczing raczej na pewno nie przy pierwszym transferze, być może przy drugim, tak? Przy trzecim chyba na pewno. Ale to też nie jest tak, że to zwiększa szanse na zajście w ciążę, no nie wiem, o połowę, dwa razy więcej czy coś. To jest zwiększenie szans na ciążę o kilka, kilkanaście procent, ale dokładnie nie wiemy, u kogo to będzie miało największe znaczenie. Dobrze, a co z heparyną? Panie się też pytają, czy heparyna, która jest nieraz rekomendowana od dnia podania zarodka, wpływa na większe powodzenie? Co ona robi, ta heparyna? Po co ona jest przepisywana, panie doktorze? Biorąc pod uwagę takie dane z metaanaliz, nie wpływa na szanse na zajście w ciąży, ale przynajmniej nie wpływa u wszystkich. U kobiet, u których podejrzewamy, że są jakieś zaburzenia typu immunologicznego, warto podać heparynę w określonych przypadkach, bo ona ma pewne działanie immunomodulacyjne. Więc jeśli chodzi o samo zagnieżdżanie się zarodka, heparyna może mieć korzystny wpływ u niektórych pacjentów. Natomiast na pewno nie u wszystkich. Ma znaczenie podawanie heparyny po cyklach zaraz po stymulacji, czyli przy świeżych transferach, dlatego że wtedy jest zwiększone ryzyko prozakrzepowe ogólnie i ta heparyna jest wtedy jak najbardziej uzasadniona. Natomiast to nie jest tak, że przy każdym transferze, zwłaszcza przy rozmrożonych zarodkach, zwłaszcza jeżeli kobiety nie mają żadnej historii zakrzepowej, że to będzie działać. To też raczej u wybranych pacjentek. Dobrze. I tutaj pani Karolina pyta się, ja wiem, że już pan o tym też wspominał, bo było to pana prezentacji, ale może pani Karolina późno do nas doszła, czy potwierdzona adenomioza utrudnia właśnie zagnieżdżanie zarodka? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. To też indywidualnie trzeba ocenić, jakie postępowanie wdrożyć, bo adenomioza wiąże się na przykład ze zwiększoną kurczliwością macicy, czyli być może, jeżeli stwierdza się taką kurczliwość, warto zrobić taki transfer w osłonie atosybalnej. Jeżeli adenomioza jest bardzo aktywna, to być może warto na 3 miesiące wcześniej zastosować analogię NH, czyli wprowadzić farmakologiczną menopauzę i potem dopiero transferować. Wreszcie, jeżeli adenomioza występuje w postaci tak zwanych guzów adenomioma, czyli guzów adenomiomatycznych, to być może trzeba wcześniej wykonać operację i usunąć macicę takiego guza. Pani Także Anno, na pewno trudno. Pani Anno, już śpieszę z odpowiedzią. Tak, nagranie będzie dostępne jak zawsze na naszym kanale Płodność.pl TV. Oczywiście prosimy wszystkich o subskrypcję. Będzie nam bardzo miło, że oglądacie te filmy. To są dla Was. To są dla Was i jeszcze raz dla Was, bo to robimy. I tak jak najbardziej udostępniajcie te filmy również dla osób potrzebujących. Panie doktorze, Pan chyba przyciąga wszystkie te pytania. Ja nie wiem, czy Pan widzi cały czas. Ja już nie nadążam, szczerze mówiąc. No dobra, czy przy insulinooporności, bo rozmawialiśmy o insulinooporności, to od razu też Pani zadała pytanie, zażywanie metforminy może prowadzić do sukcesu po implantacji zarodka? To nie chodzi o samą metforminę, tylko chodzi o postępowanie, które tą insulinooporność zmniejszy. Czyli ja bym zaczął od tego, że redukcja masy ciała, tak. Aktywność fizyczna, tak. Na trzecim miejscu, jeżeli jest konieczność, to zastosowanie metforminy, tak. Ale raczej w tej kolejności.
No właśnie, o bólu też Pan wspominał właśnie, bardziej o skurczach Pan wspominał, ale już przekleję tutaj to pytanie od Pani. Czy ból podczas transferu może wskazywać na to, że nie ma szansy na implantację? Zarodek oczywiście prawidłowo podany do jamy macicy. Może świadczyć o podrażnieniu macicy i takie transfery, które się wiążą z dolegliwościami, dają gorsze rezultaty. To nie jest tak, że żaden się nie przyjmie taki zarodek, ale statystycznie, jeżeli jest bolesność przy transferze, to taki zarodek ma mniejsze szanse na przyjęcie. Ja tutaj pozwolę sobie Pani Sylwio przeczytać pytanie, bardzo proszę, się od Pana Juliana. To jest sytuacja po nieudanym in vitro, poddane w dwa zarodki trzydniowe, 8B i 7B. Była aktywacja oocytów, embryo, był assisted hatching. 7 dni po transferze wystąpiła miesiączka. To jest bardzo szybko po transferze, więc ja bym tutaj pomyślał, że być może tutaj była kwestia hormonalna, czyli być może na przykład dawka progesteronu była zbyt niska. Jeżeli tak szybko nastąpiło krwawienie, mimo stosowania leków, być może akurat dla pana żony ta dawka była za mała. Bo pyta pan, co mogło być przyczyną braku implantacji. Są kobiety, które bardzo mocno metabolizują progesteron i taka sytuacja jest jakby sygnałem, że w przypadku następnego transferu ja bym monitorował tutaj stężenie progesteronu. Panie doktorze, akard, czy akard pomaga w zagrzeżeniu się zarodka? Nie. Nie. Akard stosujemy z innych powodów. Akard może u części pacjentek poprawiać przepływ krwi przez endometrium, czyli poprawia przygotowanie endometrium do implantacji. Ale to głównie u tych pacjentek, których w jakiś sposób to jest upośledzone, czyli na przykład takie, które mają wąskie endometrium, nieprawidłowy obraz endometrium w USG, więc wtedy to ma sens. Plus oczywiście pacjentek, które na przykład mają trombofilię, czyli skłonność do chorób zakrzepowych, no bo tam jest wskazane leczenie przeciwzakrzepowe typu akard czy heparyna bez wątpienia. Natomiast sam akard, stosowanie kwasu acetylosalicylowego u wszystkich pacjentek jak leci, w porównaniu tych, które stosowały i nie stosowały, nie ma różnic. Czyli skuteczność jest taka sama transferu wtedy. Czy podwyższony testosteron i androstedion mają wpływ na implantację? Ja o tym, na ten temat już wspomniałem przy tej insulinooporności. Jeżeli są podwyższone androgeny, one mogą powodować przedwczesne doczesnowienie endometrium i zaburzać po prostu dojrzewanie tego endometrium, czyli błona śluzowa może być niewłaściwie, niewystarczająco przygotowana na implantację. Prawdopodobnie z tym się wiąże na przykład zwiększone ryzyko poronienia, czyli właśnie po wyniku nieprawidłowej implantacji u kobiet z policystycznymi jajnikami. Więc tak, to też nie jest to taki wpływ jednoznaczny, że jak jest podwyższony o trochę, to już będzie źle, ale im wyższe androgeny, tym może być gorzej przygotowane endometrium. Mam tu takie pytanie od pana Maćka, niestety ono mi umknęło i nie mogłam go skopiować, no i zaraz mi znowu umknie, więc ja przeczytam. Witam, 8 dni po transferze, beta 0,606. Co oznacza? Blastocysta 5-dniowa, 4,2,2. Cykl sztuczny, słabe nasienie, stwierdzona obecność, polimorfizm. I dalej nie widzę niestety już pytania, ale beta w 8 dniu po transferze 0,606. To najprawdopodobniej nie udało się. Jeżeli nie jest to błąd laboratoryjny, my zwykle oznaczamy 10 dni po transferze betę, tak żeby być pewnym, czy jest dodatnia, czy ujemna. No, 0,6 beta jest ujemną betą, ale 8 dni po transferze to są też jeszcze niezbyt wysokie stężenia bety, więc czasami może się zdarzyć po prostu błąd, czynnik ludzki w laboratorium, jakiś błąd laboratoryjny, więc żeby to wykluczyć, no to my oznaczamy w 10 dniu. No ale niestety to oznacza, że raczej ten transfer się nie uda. Czy teratozospermia może być przyczyną implantacji i poronień? Mamy za sobą dwa poronienia. Jaką wdrożyć diagnostykę?
No, teratozoospermia oznacza niewłaściwą budowę plemników, więc raczej bym w ten sposób to rozumował. No, jeżeli jest nieprawidłowy plemnik morfologicznie, najprawdopodobniej on ma nieprawidłowe DNA, czyli nieprawidłowy materiał genetyczny. Jeżeli taki plemnik powoduje zapłodnienie, to zarodek jest nieprawidłowy genetycznie, no bo to jest kontynuacja tego. Może się nie zapłodnić, może powodować ciążę biochemiczną i może powodować poronienie. Jeżeli w parze, którym mężczyzna ma teratozoospermię, dochodzi do ciąży, częściej występują poronienia i to są poronienia z przyczyn genetycznych. No po prostu te plemniki, im brzydszy plemnik morfologicznie, tym ma większe ryzyko, że przenosi jakieś zaburzenia genetyczne. Więc to może być przyczyna. Jeśli chodzi o diagnostykę, no to jest tak naprawdę pytanie do androloga. Na pewno trzeba by było zrobić podstawowy kariotyp u pana. Jeżeli wyjdzie prawidłowo, no to spróbować znaleźć przyczynę, czy tam nie ma na przykład znaków powrózka nasiennego. Ale to już jest temat zupełnie oddzielny na diagnostykę andrologiczną. Tutaj pani właśnie fajne też pytanie, pani Karolina, jakie badanie warto zrobić przed transferem, aby zwiększyć szansę na implantację? Jestem po 3 nieudanych transferach, mam 38 lat i endometriozę. Nie da się powiedzieć, że jakieś badanie będzie idealne dla wszystkich. Prawda? To jest tak, że nie ma określonego badania, które tu będzie można wszystkim zlecić i to wyjdzie jednoznacznie, kto ma szansę, kto nie ma. Jeżeli pani ma 38 lat, no to jest wysokie ryzyko na przykład, że zarodki mogły być aneuploidalne, czyli nieprawidłowe genetycznie. Jeżeli jest endometrioza, to ona również mogła wpływać niekorzystnie na powodzenie transferu. No dobrze by było tutaj wiedzieć, jakie były klasy zarodki, żeby się wypowiedzieć. Tu, jeżeli miałbym tak strzelać, no to raczej rozważałbym diagnostykę przedimplantacyjną w kolejnym programie in vitro, albo jeżeli są zarodki, to na przykład badanie ich pod tym kątem. No bo jeżeli byłyby genetycznie nieprawidłowe, to nie ma sensu tracić czasu na te transfery tych zarodków, które są nieprawidłowe. To jest takie badanie, które mi tu przychodzi do głowy, że to można by było zrobić, ale prawdopodobnie można było zrobić jeszcze inne badanie, ale znając konkretną sytuację, konkretny przypadek. Pytanie od pani Karoliny. Boże, ile przypadków, panie doktorze, nie? Tu można naprawdę, i każdy jest inny, prawie żadne pytanie się prawie nie pojawia takie samo. Jak zwiększyć szansę na powodzenie kryotransferu blastocysty przy KIR-AA i skurczach macicy pomimo zastosowanego atosibanu? Jaki cykl jest bardziej skuteczny, naturalny czy sztuczny? Ja zacznę od końca. Statystyka mówi, że skuteczność jest taka sama. Czy w cyklu naturalnym, czy sztucznym skuteczność transferu jest taka sama. Trochę inaczej to wygląda potem, jeśli chodzi o sam przebieg ciąży. Ja akurat najczęściej tam, gdzie to jest możliwe, gdzie to nie jest bardzo kłopotliwe dla pacjentki, wolę transferować w cyklu naturalnym. Jakoś wydaje mi się, że wtedy warunki są lepsze, endometrium jest lepsze, no ale to jest jakby moje, no ja tak wolę. Nie ma natomiast w piśmiennictwie jednoznacznego wskazania, że jeden jest lepszy, a drugi jest gorszy. Natomiast jeśli chodzi o ten KIR hamujący A, jeżeli rzeczywiście u partnera są niewłaściwe antygeny zgodności tkankowej, można spróbować zastosować leczenie preparatami GCSF-u. Ja nie będę tutaj wymieniał nazw, ale to zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Można podawać ten GCSF domacicznie, co nie zmienia jakoś specjalnie układu odpornościowego. Można również potem prowadzić taką kurację, oczywiście to pod kontrolą immunologa, przez pierwszy trymestr. Kłopot jest taki, że w momencie pandemii COVID-19 to leczenie preparatami GCSF-u, które mocno obciąża szpik kostny, na razie jest no, niezalecane. Nie jest rekomendowane, żeby to teraz stosować. Więc taki transfer sugerowałbym odłożyć może za 2-3 miesiące, jak sytuacja się uspokoi. Panie doktorze, czy nacinanie osłonki ma sens? Tak. Kiedy w ogóle nacinać? Ma sens w przypadku mrożonych zarodków. Myśmy robili taką pracę, którą żeś przedstawialiśmy zresztą na konferencji 2 lata temu, na dużym materiale, gdzie wyszło, że jeżeli zarodki mrożone, zwłaszcza te, które są gorszej jakości czy gorszej klasy, mają nacięcie osłonki, to zwiększa się szansa na implantację i uzyskanie ciąży. Nie jest to potrzebne w przypadku bardzo dobrej jakości blastocyst, ale powiedzmy tak, od
4-2-2, 3-2-2 i w dół. I myślę, że to ma sens. No dobrze, patrzę, próbuję w tym gąszczu tych pytań to, co najistotniejsze, najważniejsze powybierać. Dobra, to takie następne pytanko od Pani Moniki. Czy po punkcji wystarczy przyjmować przed transferem tylko progesteron? Jeśli grubość endometrium wynosiła 10 mm, czy warto brać też estradiol? W zasadzie według piśmiennictwa wystarczy progesteron. To jest podstawowa rzecz i to jest konieczne ze względu na to, że u większości pacjentek będzie niewydolność drugiej fazy. Estradiol zwykle jest wysoki sam z siebie po stymulacji, natomiast pewne znaczenie ma jakby równowaga między stężeniem progesteronu i estradiolu, więc są pacjentki, które prawdopodobnie będą wymagały niewielkich dawek estradiolu, ale większość tego nie będzie potrzebować i nie ma dowodów, że stosowanie estradiolu po punkcji ma wpływa korzystnie na uzyskanie ciąży. Ja lubię niewielką dawkę wprowadzić, ale to nie znaczy, że to jest takie jedno znaczy, że na pewno to pomoże. Panie doktorze, to troszeczkę takie inne pytanie, ale już pani Paulinka chyba 3 razy prosi, żeby zadać, czy wzrosty po CC są częste? Czy można je zauważyć podczas USG? No to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo ponieważ mamy epidemię cięć cesarskich, mamy bardzo dużo powikłań w postaci trudności w zajściu w ciążę z powodu przebytego cięcia cesarskiego. O. Więc to być może to jest właśnie temat w ogóle na oddzielne spotkanie. Wzrosty po cięciu cesarskim, jeśli chodzi o wzrosty w obrębie jajowodów, bardzo częste nie są, ale się zdarzają. I tych nie można zauważyć podczas USG, można natomiast zobaczyć, na przykład jajnik jest w jakimś takim dziwnym miejscu położony i się nie rusza przy poruszaniu go głowicą, czyli znaczy, że on tam jest przyklejony i to może wskazywać pośrednio, że taki wzrost jest. Drugą rzeczą mogą być wzrosty w macicy po cięciu cesarskim i te najczęściej widać w trakcie badania ultrasonograficznego. Dobrze, kolejne pytanie. Z mojej grupy Obudź sobie życie, więc tam słuchajcie dziewczynki, nie wiem, która tam zadała to pytanie. Już pokazuję panu doktorowi, czy zarodek niezaimplantowany albo którego implantacja nie została zakończona wydziela HCG, czy beta HCG o wartości 32 w 8 dniu po transferze blastocysty wylęgającej potwierdza, że była implantacja. Pytam w kontekście tej wartości bety 50. Jeżeli beta była w 8 dniu 32, to znaczy, że implantacja się na pewno zaczęła. Dlatego, że zarodek wydziela HCG, pływając w macicy, on zwykle po transferze jeszcze tam pływa sobie czasami dzień, czasami dwa nawet, zanim się zaimplantuje. I on wydziela HCG, które już może być badane w surowicy. Natomiast jeżeli beta jest 32 w 8 dniu po transferze, no to jest taka dość sensowna beta w 8 dniu. Więc to oznacza, że implantacja zaczęła się. Być może potem, jeżeli beta spadła, no to było niepowodzenie dalsze tej implantacji, ale na pewno zarodek zaczął się zagnieżdżać. Dobrze, Madziunia Magdalena K. Droga moja koleżanko, od ciebie teraz pytanie, więc słuchaj, witam, 3 transfery z betą 0, pierwsze 2 blastocysty 4AA i 3AA. Trzeci transfer, 3-dniowy zarodek, 3AB. W tym trzecim dodatkowo był akofil, wlew domaciczny plus zastrzyki podskórne, akofil ze względu na nieprawidłowe kiry. Było też stosowane nacięcie osłonki i embrioglu. Co dalej? Czy trzeba już badać zarodki? Czy ze względu na mój wiek, jeszcze przed 30, nie jest to wskazane? To jest na pewno trudna sytuacja. Dlatego, że z tego, co pani pisze, no to kiry były nieprawidłowe. Rozumiem, że to był hamujący kir. No i znowu, jeżeli u partnera są nieprawidłowe antygeny, no to rzeczywiście może to być znaczne utrudnienie w zajściu w ciążę. Na to nie pomoże nacięcie osłonki i embrioglu, jeżeli tutaj jest rzeczywiście przyczyna. Może w pewnym sensie pomóc stosowanie tego akofilu, ale to też nie będzie pomagać zawsze. To tylko będzie zmniejszać ryzyko, że coś się podziało źle. Więc tu jest na pewno sytuacja bardzo trudna.
Odnosząc się do tego, co było w drugiej części pytania, czy badać zarodki. No, jeżeli pani jest tak młoda, to być może nie jest to do końca uzasadnione. Natomiast myśmy mieli taką sytuację, że u kobiety, która miała 28 lat, badaliśmy zarodki z tego powodu, że partner był nosicielem translokacji i było 8 zarodków badanych i ku naszemu zaskoczeniu żaden nie był prawidłowy. Więc takie sytuacje też mogą się zdarzyć. Możliwe, że tutaj akurat też była taka pechowa sprawa, że żaden z zarodków nie był prawidłowy. Ten zarodek ostatnio to był, powiedzmy, niezbyt wysokiej klasy, więc jego szansa na implantację nie była wysoka. No, trudna sytuacja. Też nie potrafię pani doradzić tak w ciemno, co można by było zrobić, czy co poradzić. No, no dobra, pytanie od pani Sandry. Ojej, czy ja dobrze to zrobiłam? O, teraz dobrze to zrobiłam. Momencik, już przekleję, bo ja wszystkie muszę przeklejać, bo mi strasznie ucieka z tego Facebooka, więc muszę przeklejać. Tutaj cała operacja jest techniczna zawsze. 2 lata starań i 2 poronienia. Do implantacji dochodziło, ale ciąża się nie rozwijała. U męża stwierdzono teratozospermię. Czy może być to przyczyną poronień i jaką wdrożyć diagnostykę? To się trochę pokrywa z tym jednym z wcześniejszych pytań. Tak, teratozoospermia może być przyczyną poronień, ale na pewno trzeba zrobić diagnostykę w kierunku innych przyczyn jeszcze. Pewnie była zrobiona, ale jeżeli to było pominięte, to myślę, że jeszcze wszelkiego rodzaju trombofilię trzeba wykluczyć, czy inne rzeczy. No i tutaj odesłałbym do androloga wtedy, bo to jest kwestia badania partnera. Dobra, bach, kolejne takie pytanko, tylko sobie też zaraz je gdzieś tu umieszczę, żeby przeczytać. Witam, komórki NK i skrzki 33%, a w macicy wysokie DIM 56%. Czy to może wpłynąć na implantację? Nie jestem pewien, czy to chodzi o DIM 56%, czy chodzi o komórki 56 CD56+. Myślę, że to chyba chodzi o komórki CD56+, i to są tak zwane maciczne komórki NK, których duża ilość jest korzystna. Nie może ich być za dużo, to też trzeba by było określić, jak wysokie są, natomiast one są konieczne do implantacji. Także no, wysokie komórki, te obwodowe z krwi 33%, to jest trochę za wysoko, ale znowu pytanie, czy na pewno badanie było robione w okienku implantacyjnym i przy wysokim progesteronie. Prawda? To nie może być na przykład badane przy miesiączce, bo wtedy ta aktywność układu odpornościowego będzie wyższa. Jeżeli byłoby tak, że w krwi są wysokie komórki NK obwodowe, cytotoksyczne i są właściwie badane w odpowiednim dniu, a mimo to są wysokie, no to tak, to trochę można z tym wiązać niepowodzenie transferu. Panie doktorze, takie pytanko, czego unikać po transferze, jak już pani jest po transferze właśnie, by zwiększyć szansę na takie prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka i dalszy rozwój? Panie często pytają właśnie, czy mają iść na L4, czy to w ogóle coś pomaga? Ja powiem, jak to u nas wygląda. My zalecamy 2-3 dni po transferze, żeby unikać pracy ciężkiej fizycznej. Czyli nie można iść kopać w ogródku, nie można iść przestawiać, jeżeli ktoś pracuje w jakimś supermarkecie, rzeczy na półkach. Natomiast jeżeli praca jest siedząca, to my wysyłamy panie do pracy, żeby szły do pracy i nie myślały o tym transferze, tylko zajęły się pracą, bo to bardziej pomaga. Czyli tak naprawdę 15 minut po transferze można robić właściwie wszystko. Poza jakimiś takimi rzeczami, żeby głupimi, czyli nie pobiec maratonu zaraz następnego dnia, czy właśnie nie pracować ciężko fizycznie przez 2-3. Jeżeli po trzech dniach już jest po implantacji, jeżeli ta implantacja zaszła i była skuteczna, to już nic się nie zmieni na niekorzyść. Rozumiem, że ciepłych kąpieli unikamy, wysiłku, jeżeli któraś pani tam ćwiczy. No tak, gorące kąpieli tak, ale gorące kąpiele w ogóle nie są specjalnie zdrowe. Wysiłku fizycznego dużego, czyli nie idziemy w ciągu 3 dni po transferze na fitness i nie dajemy z siebie maksa, bo wcześniej się oszczędzaliśmy. Nie biegamy po 10 km w ciągu tych 3 dni. To trzeba się tak po prostu rozsądkiem kierować. Natomiast proszę zwrócić uwagę, no, gdyby były takie jakieś sytuacje błahe, które mogą spowodować, że zarodek się nie przyjmie, to gatunek ludzki by wymarł.
bo implantacja zachodzi też przecież przy naturalnych ciążach i ona musi zajść. Panie doktorze, takie pytanko, z jakich właśnie dodatkowych metod, bo tam wspomniałam scratching, embryo glue, czy są jeszcze jakieś takie dodatkowe właśnie metody przy in vitro, z których warto właśnie skorzystać, które gdzieś tam mogą wzmocnić, że ta implantacja się odbędzie? Ale to musi zdecydować lekarz, bo każda sytuacja jest inna. Każda kobieta jest inna, każda sytuacja, tak naprawdę każdy transfer u tej samej kobiety będzie wyglądał trochę inaczej i będzie przebiegał w innych warunkach, więc jeżeli chodzi o te takie właśnie dodatkowe zabiegi typu scratching, typu assisted hatching, typu zastosowanie embryo glue, a może wcześniejsza histeroskopia, wypłukanie macicy, no przeróżne takie rzeczy, to musi zdecydować o tym lekarz, bo on będzie wiedział tak naprawdę, co u tej pacjentki zrobić. Nie warto robić wszystkiego naraz, bo raz, że to jest już zaczyna się robić bardzo kosztowne, a poza tym nie zawsze zadziała, a po trzecie czasami może być wręcz przeciwskuteczny. No dobrze, posuniemy się o kroczek dalej. No to jakie objawy mogą takie świadczyć, że nie doszło do zagnieżdżenia? Co może tak sygnalizować już kobiecie, że jednak no, nic z tego nie wyszło tym razem? Nie ma takich objawów. Nie ma takich objawów. Nie, ja bym nie przywiązywał się do jakichkolwiek rzeczy, które się dzieją po transferze. Ja wiem, że panie bardzo lubią się tak w siebie wsłuchiwać i powodować różnego rodzaju objawy, ale to generalnie prowadzi tylko do niepotrzebnego stresu. Pamiętam sytuację, gdzie pacjentka w szóstej dobie po transferze przyszła z krwawieniem, przerażona. Mimo, że potem wszystko dobrze się skończyło. Więc i to naprawdę było takie krwawienie, że myśmy też myśleli, że to nic z tego nie będzie, bo to jak mocna miesiączka, a ciąża się za 4 dni później okazało się, że jest i utrzymała i pacjentka urodziła dziecko. Więc raczej bym nie przesądzał o jakichś takich objawach. Nie traktowałbym ich jako nic wiążącego. Raz, że to może się trochę wydawać, że to boli, a tutaj coś, że te układy są trochę bardziej brązowe, a trochę może bardziej żółte. Myślę, że nie ma sensu na to patrzeć, bo to jest niepotrzebny stres, który ten stres może być właśnie szkodliwy. Kolejne takie pytanko ode mnie, no to nie pytam już się, jakie objawy mogą świadczyć, że zarodek się zagnieździł, choć takie pytanie też nie tylko ode mnie, ale tutaj wiem, że któraś z pani też zadała, tak, takie pytanie. Objawem głównym to jest beta-HCG, która rośnie, no to jest podstawowa rzecz. Czasami mogą być jakieś plamienia takie implantacyjne kilka dni właśnie po transferze, ale one nie są stałe, nie muszą być związane z implantacją, mogą być związane z czymkolwiek, więc tu też nie ma takich objawów jednoznacznych. Trzeba zaczekać na BT. To jest wiążące. Panie doktorze, teraz często się podaje zarodki później niż w trzeciej dobie. No i tak, i padło tutaj pytanie, kiedy dochodzi do zagnieżdżenia, kiedy zachodzi proces implantacji trzydniowego zarodka? Możemy mniej więcej powiedzieć, kiedy dochodzi trzydniowego, a kiedy na przykład pięciodniowego? Oczywiście, w tym samym czasie zachodzi. Dlatego, że zarodek trzydniowy, jak jest podany do macicy, to on musi tam urosnąć do blastocysty, czyli to samo, co te inne zarodki rosną w laboratorium, to on tam musi urosnąć w macicy. Czyli przynajmniej jeszcze 3 dni musi rosnąć, zanim się zaimplantuje, czyli on też się implantuje w okienku implantacyjnym. To jest dokładnie ten sam okres, co dla blastocysty, tylko blastocystę podajemy 3 dni, czy tam 2 dni później. No dobrze, a takie pytanko jeszcze, czy zarodek może się za słabo zagnieździć? Czy jest coś takiego w ogóle? No, może być niewłaściwa implantacja, tak. Może być tak, że on zacznie się zagnieżdżać, a potem ten impet tego zagnieżdżania wytraci na przykład dlatego, że właśnie nie ma odpowiednich zasobów energetycznych, prawda? Czyli nie jest w stanie ten trofoblast, jego komórki, te, które naciekają błonę śluzową, nie są w stanie dalej się dzielić i rozwijać. Może się zagnieździć właśnie tak za słabo, czyli zatrzymać tę implantację, bo zagnieści się w złym miejscu. Na przykład na przewodzie macicy, albo w obrębie wzrostów jakichś. Może za słabo się zagnieździć, dlatego że endometrium było za wąskie. Im węższe endometrium, tym większe ryzyko, że zagnieżdżenia nie będzie. No i wreszcie może się za słabo zagnieździć, dlatego że odpowiedź immunologiczna matki nie została wyciszona i został zaatakowany przez układ immunologiczny i ten proces zagnieżdżania jest zatrzymany i potem dochodzi do reakcji takiej jak przy odrzucaniu przeszczepu cytotoksycznej, no i zatrzymany i za słabo zagnieżdżony zarodek obumiera.
Panie doktorze, jeszcze tutaj akurat przy tym temacie chciałabym zadać takie pytanie, bo to też często Panie nie wiedzą, czy właśnie ten zarodek, no tak, on jest podany do macicy, to jak to się potem dzieje, że ten zarodek się znajduje w jajowodzie i często trzeba usunąć ten jajowód. Ale właśnie co się dzieje wtedy z beta-HCG? Bo dziewczyny zawsze mówią, nie, beta-HCG ci rośnie, to na pewno nie jest ciąża pozamaciczna. No właśnie, jak to wygląda w tym przypadku z tą beta-HCG w ciąży pozamacicznej klasycznie, typowo rośnie gorzej. I pierwsze wyniki mogą być słabsze, niższe i potem przyrosty mogą być niewłaściwe. Natomiast zdarza się taka sytuacja, że wbrew pozorom przyrosty bety są właściwe, bo zarodek się tak zagnieździł, że znalazł akurat dobre miejsce w tym jajowodzie i się dobrze zagnieździł, więc wydziela tych BTHCG dużo i przyrosty są dobre, a okazuje się, że ciąża jest w jajowodzie. Najczęściej te przyrosty są nieprawidłowe, ale przyrosty prawidłowe nie wykluczają ciąży pozamacicznej, dlatego zawsze w tym 6. tygodniu ciąży, czyli 2 tygodnie po becie, robimy USG, żeby sprawdzić, gdzie jest ciąża. To, skąd się bierze ciąża w tych niewłaściwych miejscach, może być związana z kilkoma rzeczami. Może być związana z tym, że ten zarodek jeszcze pływa w macicy, w płynie, który wypełnia jamę macicy przez pewien okres. Tak jak mówiłem, może to być dzień, może to być dwa. Jeżeli w tym czasie dochodzi do jakichś skurczów macicy, one nie są odczuwalne dla kobiety. To są skurcze w obrębie mięśniówki macicy, które nie są odczuwalne, tak jak kobieta nie odczuwa skurczów na przykład w końcówce przed owulacją, wtedy macica kurczy się mocno, bardzo mocno, a mimo to się tego nie czuje. Więc taki skurcz macicy potrafi wepchnąć zarodek do jajowodu na przykład. Może być nieprawidłowa funkcja jajowodu na przykład po jakichś stanach zapalnych. Jajowód kurczy się w taki sposób, że te skurcze wywołują falę perystaltyczną od macicy zamiast do macicy, no i z tego powodu mogą być ciąże. No po in vitro częściej są ciąże pozamaciczne niż w przypadku naturalnych ciąż. No właśnie, tu Pani Olga pyta, czy jest statystyczna zależność między tym, ile dni ma podawany zarodek, a procent udanych transferów? Tak. Jeżeli podaje się blastocystę, to szanse na powodzenie są wyższe niż w przypadku zarodka trzydniowego. Wiąże się to z tym, że w przypadku zarodka trzydniowego nie mamy żadnej gwarancji, że on się do blastocysty byłby rozwinął, prawda? To już potem jest przed nami ukryte, bo zarodek już znajduje się w macicy. Więc rzeczywiście, jeżeli podaje się blastocystę, to odsetek skutecznych transferów jest wyższy. Panie doktorze, czy enkorton w trakcie transferu jest zalecany? Pytanie od pani Agnieszki. Według danych z piśmiennictwa enkorton, czy w ogóle podawanie sterydów w okresie okołotransferowym ma znaczenie w dwóch przypadkach. To znaczy wtedy, kiedy są dodatnie przeciwciała przeciwjądrowe i wtedy, kiedy są choroby z autoagresji typu na przykład choroba Hashimoto. I to powinno wpływać korzystnie, podanie sterydów, na powodzenie transferu. Zazwyczaj podaje się przy większości transferów podaje się sterydy na zasadzie na wszelki wypadek, ale skuteczność wykazano tylko w tych dwóch sytuacjach. A jaki powinien być poziom progesteronu po transferze? To zależy, w jakim cyklu jest transfer. Jeżeli mówimy o cyklu mrożonym, czyli zarodek podawany w sztucznym cyklu, zarodek rozmrożany, i podaje się progesteron typu na przykład dopochwowego albo podskórnego w zastrzykach, to stężenie progesteronu nie powinno być niższe niż 9,2 nanograma. Ze względu na margines błędu znowu w laboratoriach, my na przykład uznajemy, że nie powinno być niższe niż 10, żeby uprościć, żeby uniknąć tej sytuacji, gdzie mógł być jakiś błąd laboratoryjny przy oznaczaniu progesteronu. Jeżeli natomiast, to od razu też powiem, podaje się progesteron w postaci dufastonu, czyli dydrogesteronu, nie ma sensu badać progesteronu, bo dufaston w tym badaniu nie wychodzi. To jest zupełnie inny hormon wtedy. Tutaj fajne też pytanie, chyba o tym nie mówiliśmy. Czy 15 mm mięśniak macicy może mieć wpływ na zagnieżdżenie? Zawsze trzeba mięśniaki usunąć? Nie, to zależy, gdzie ten mięśniak jest. Jeżeli mięśniak jest podśluzówkowy, to tak, to 15 mm mięśniak będzie przeszkadzał. Jeżeli to jest mięśniak po prostu w jamie, gdzieś w ścianie macicy, czy na zewnątrz macicy rosnący, nie ma znaczenia taki mały mięśniak.
Myślę, że taką granicą, którą większość ośrodków uważa za granicę wielkości mięśniaka, to jeżeli mięśniak ma powyżej 4 cm, to rzeczywiście zawsze go, czy w większości przypadków należy go usunąć, jeżeli się to da zrobić bez szkody dla macic. Natomiast 15-milimetrowy mięśniak, jeżeli nie jest bezpośrednio pod endometrium, to nie ma znaczenia. Starania 6 lat, 4 in vitro, niskie AMH, pytanie co do zagnieżdżenia. Ostatni transfer, drugi dzień po transferze miałam straszne bóle w dole kręgosłupa, rwanie w miednicy. Transfer był nieudany. Czy te bóle mogły być informacją, że była to próba zagnieżdżenia? Nie, nie, to na pewno nie. Zagnieżdżenie jest nieodczuwalne, więc to na pewno nie było z tym związane. Trudno mi powiedzieć oczywiście, czym były te bóle spowodowane, bo znowu to trzeba byłoby bardzo dokładnie przeanalizować i przygotowanie do transferu, jak on był robiony, w jakich warunkach. No, niskie AMH najczęściej wiąże się również z niską jakością komórek jego, więc najprawdopodobniej tutaj jest kwestia genetyczna. Ale to oczywiście takie gdybanie, no bo na podstawie dwóch zdań tylko. Czy torbiele endometrialne, czy 3 cm mogą źle wpływać na zagnieżdżenie zarodka? 3-centymetrowa torbiel endometrialna to jest 4 stopień zaawansowania endometriozy, więc oczywiście tak. To nawet nie same te torbiele, tylko w ogóle endometrioza wpływa niekorzystnie na każdy etap rozrodu. Pytanie od pani Joanny, chociaż to powinniśmy tutaj pewnie też z immunologiem porozmawiać na ten temat. Co z immunologii trzeba zbadać w przypadku kilku poronień, ciąż biochemicznych i dwóch nieudanych transferach? No właśnie, ciężko mi wchodzić w buty immunologa, bo on będzie tutaj miał znacznie większą wiedzę na ten temat niż ja. No, myślę, że na pewno trzeba z takiej konsultacji skorzystać, jeżeli były te ciąże biochemiczne, bo to jest bardziej niepokojące od dwóch nieudanych transferów. No, mogą się nie udać dwa transfery z racji na przykład nieprawidłowych zarodków. Nie wiemy, czy przy tym transferze zarodki były do końca prawidłowe, czy nieprawidłowe. Natomiast te wcześniejsze ciąże biochemiczne, jeżeli była taka sytuacja, to one są niepokojące. I jeżeli jest wykluczone wszystkie te przyczyny takie łatwe do wykluczenia, ginekologiczne właśnie, czy w histeroskopii, czy stany zapalne, takie rzeczy, to myślę, że z immunologiem trzeba będzie porozmawiać. Ale nie chcę wchodzić w jego buty i tutaj sugerować, bo to też zależy od konkretnej sytuacji, jakie badania zrobić, czego szukać. Pytanie od pani Edyty, już widzę, drugi raz się pojawiło, więc już wklejam. Czy możliwe jest, żeby proces poronienia trwał od 5-6 tygodnia ciąży, duże krwawienie, bóle, wydalony zwitek skrzepów do 9 tygodnia ciąży, stwierdzone zatrzymanie serduszka? W 6 tygodniu było wszystko ok, w 8 tygodniu ciąży było serduszko słabe i mały zarodek. No tak, bo jeżeli zarodek był mały i nieprawidłowo się rozwijał, to znaczy, że on był nieprawidłowy. Tak samo jeżeli akcja serca zwalniała, bo to tak chyba trzeba czytać te informacje, które pani napisała, to bradykardia, czyli wolna akcja serca w zarodku, jest dość typowa dla zaburzeń genetycznych. W takiej sytuacji dobrze jest badać na przykład taki materiał z poronienia, żeby sprawdzić, jaki był kariotyp zarodka. Więc jeżeli coś się zaczyna i kończy w taki sposób, jak pani opisała, no to było to jakby kontinuum. No, skoro zarodek już w 5-6 tygodniu, tam były jakieś krwawienia, były problemy z utrzymaniem się dalej, no to potem rozwijał się już nieprawidłowo, więc tak, to może tyle trwać. Panie doktorze, dzisiaj nam się udało bez żadnych przerw. Więc cieszę się bardzo, że bez żadnych przerw nam się udało tak płynnie przejść. Ja się wtedy śmiałam, że ostatnim razem, że chyba pan, nie wiem, miał dużo energii w sobie. Po prostu tak się działo, że wszystko nam przerywało. Gdzie pan doktor się nie logował, przerywało. No ale dzisiaj nadrobiliśmy bardzo sporo. Szanowni Państwo, na dzisiaj już kończymy. Ale uwaga, 16 będzie pan doktor Chorostowski. Bardzo ważny temat, wady i schorzenia macicy, a starania właśnie o ciążę. I 19 również będzie pan doktor Chorostowski. Niepłodność wtórna, przyczyny, diagnostyka, leczenie, więc bardzo znowu dużo wiedzy. Będzie można znowu zadawać pytania. Ja widzę, że cały czas jeszcze pytania spływają. Chyba byśmy musieli tu siedzieć
jeszcze kolejne 2 godziny, myślę, że, żeby to wszystko po prostu wszystko przejrzeć. A może kiedyś pan doktor się nad tymi pytaniami pochyli, może jeszcze kiedyś odpowiemy w jakiś sposób. Za dzisiaj, panie doktorze, serdecznie panu dziękuję. Ja też bardzo. Szanowni Państwo, można oczywiście serduszko zostawić, na pewno się panu doktorowi miło zrobi, bo to jest i duży czas, i dużo czasu, i bardzo dużo wiedzy. No, pani Karolinko, no nie będzie już odpowiedzi na pytania, a gdzie jest pani pytanie, bo powiem, że zasypało mnie, drodzy Państwo, i już po prostu w pewnym momencie nie widzę tutaj pytania od pani Karoliny. A ja tu mogę jakoś odpisać na te pytania? Tak, panie doktorze, jak najbardziej tak. Ja panu prześlę link, dobrze, z tym filmem i tam będą właśnie komentarze. Oj, dopiero dotarłam, pan doktor jeszcze będzie? Uf, to świetnie, bo nie zdążyłam z pytaniami. Tak, będzie, będzie, drogie panie, jeszcze będzie 2 razy w grudniu. Jak nie ucieknie nam, to będzie. Ale chyba myślę, że nie ucieknę. A moje? Drogie panie, pani doktor już się pyta, czy może odpisywać. Więc no, zaraz prześlę link panu doktorowi. No i jeżeli pan doktor będzie mógł jeszcze odpisać na te pytania, które nie padły. Ja zadałam 4 pytania, o matko boska, no i co? No i musielibyśmy tutaj duży kubek kawy jeszcze zrobić. Panie doktorze, to prześlę pan. Nie obiecuję, że na wszystkie odpowiem, ale jak mi pani prześle link, to ja odpowiem. I one będą, rozumiem, u pani na stronie pewnie te odpowiedzi, tak? A, raczej tak, to są na stronie, ja zaraz spróbuję pana pokierować, dobrze? Dobrze. Spróbujemy jakoś to ogarnąć, czekamy na odpowiedzi, tak, czekamy na odpowiedzi, spróbujemy to ogarnąć, a ja was już zapraszam, 16 i tam był 19, bądźcie znowu z nami, będziemy starali się znowu ogarnąć te wszystkie pytanka i co? No i dobra, no i do zobaczenia już wkrótce, jak zwykle. Dziękuję panie, pozdrawiam. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, ja serdecznie jeszcze dziękuję Gedeon Richter, dzięki któremu możemy dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują naszego wsparcia. Dziękuję jeszcze raz administratorom wszystkich grup zamkniętych, gdzie wpuszczałem nasz film po to, żeby zwiększać właśnie te informacje, żeby wśród społeczeństwa wybrzmiały te prawdziwe informacje o in vitro, o inseminacji, o staraniach, o płodności, o niepłodności, o bezpłodności. To jest bardzo ważne, żebyśmy zaczęli odczarowywać te wszystkie informacje, które nie są prawdziwe, a my tu mamy prawdziwe. Od najlepszych specjalistów dostarczamy. I dziękuję za to administratorom, dziękuję Gedeon Richter. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.